Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj Icon Peak zwrócony od EA, przez którego musieliśmy też zrobić fryzurę Michała Pola. No i czy zrobiłem to na marne? Dzisiaj w odcinku się przekonacie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a my startujemy. Lecimy. Traf powyżej 700 tysięcy, Mastej i Matius robią fryzurę Nazario. Oczywiście to jest pierwszy pik z dwóch, no bo jeszcze na głównym koncie nam zostanie. Jesteśmy na Akademii, gdzie ten drop był naprawdę niesamowity, jeżeli chodzi o pierwszy dzień Toty, ale też widzieliście na odcinku, co tam się trafiało. No a my zaczynamy! Zaczynamy zabawę! Zaczynamy! Lecimy! Lecimy! Lecimy. 74-70. Okej. Okay. Czyli dostaniemy chyba kolejny zwrot Icon Pika, widzę. No to nie może być nic dobrego. 88 strzały. 88 strzały. Kenny Dalglish! Kenny Dalglish! Teraz pytanie, jaka jest wartość Kennego Dalglisha? Bo to jest karta naprawdę dobra. Chociaż wersja Baby to chyba nie jest to. No nie, wersja Baby będzie wykosztowała 300 tysięcy, wydaje mi się. Zobaczmy Footbina. Zobaczmy Footbina, ale raczej nie. Może 400 tysięcy, ale nie 700. Kenny Dalglish, proszę Państwa, kosztuje 550. Ja pierdziele, to i tak więcej niż moje 4 piki z tamtych tych. No dobra, no dobra. Jak blisko, Jezus Maria. 550 tysięcy. No to drugi. Ja pierdziele. Come on, de la Brazil. 8486. Bardzo dobry początek. Bardzo dobry. 8386. Same 80 plus. Okej. Okay. Jeszcze żebym miał tempo i na pewno będzie dobrze. Tempo i 9 overalla z przodu. O nie, Fernando. Nie. Ronaldinho! Chyba Ronaldinho! Nie! 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 Roberto Carlos! Nie! Nie! Widziałem tą R-kę z przodu! Nie! Ale pytanie! Ile Roberto Carlos jest warty? Ja nie wiem, kogo wybrać! To jest kolejny problem! O Jezus Maria! Roberto Carlos! Wersja Prime! To jest wersja Prime! Wersja Prime! Wersja Prime! Milion! Milion! Widzowie! Mamy to! Mamy to! Let's go! Let's go! Matius i Masty robią fryzurę! I oczywiście wybieramy Roberto Carlosa 91. I to oznacza jedno. Ja fryzurę Pola robiłem na darmo. A co mówiłem? Za 17 słapów zawsze oddaję. No i mamy potwierdzenie kolejne, że za 17 słapów oddaję. Jeszcze nie wiadomo, co będzie na głównym koncie, ale zakładam, że będzie też boom. Roberto Carlos Prime 91. O pierunie, jeszcze dla potwierdzenia zobaczmy wartość 1,1 miliona. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz składzik, to zupełnie jest zmieniony w perspektywie tak naprawdę tygodnia. Nic mi kompletnie nie leciało, aż tu nagle Eric Cantona poleciał, słuchajcie. SN poleciał, Roberto Carlos właśnie teraz Prime, Neymarito podczas toty pack openingu, więc ten skład naprawdę, ja nie wiem, czy ten skład nie jest lepszy niż na moim głównym koncie, co jest totalnym hitem. No i oczywiście jeszcze na ławce jest Steven Gerrard, Raheem Sterling, Robbie Keane, Achempong, więc naprawdę to prezentuje się nieźle. W trakcie meczu standardowo gramy, słuchajcie, formacją 4-3-1-2, gdzie za atak odpowiada oczywiście Ronaldo, Garincha, za nimi Neymar, Cantona, OR i SCN, HPD i obrona bez zmian. Pierwsze wrażenia naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. No i jakie były kolejne piki? Zobaczcie w dzisiejszym odcinku. No i moi drodzy, kolejny Icon Pik zwrócony za 17 słapów. Poprzednio na tym koncie trafiliśmy Petra Czecha. No i zobaczymy, co teraz będzie. Panie Adamek, niech się dzieje! Niech się dzieje! Niech będzie potężny zwrot. Ale zobaczymy, czy faktycznie się uda. Jest dobrze, 93 podania, 83 fizyczność? Chciałem powiedzieć, że Xavi, bo Xavi mi się kojarzy z 93 podania, ale 83 fizyczności Xavi by nie miał. Czy to nie będzie jakiś Hulit? Nie no, Hulit by miał większą fizyczność. 90 strzały? Jezus Maria, to musi być boom, to musi być boom.
To jest Francja. To będzie Vieira! To będzie Vieira! To będzie Zidane! Jezus Maria! Zizu! Zizu! A może Lizarazu! Let's go! Zinedine Zidane! Jako kolejny! Co tu się dzieje? I to jest to potwierdzenie, że warto za te 17 słapów robić Icon Pika. No i teraz jednak uciszyłem hejterów po tym, jaki jej naprawił swój błąd. Tak, tak, tak. Kolejny niesamowity traf. Kolejne. To nie są trafy z cyklu z 700k, to są trafy z cyklu miliony. Milion, dwa, trzy, nawet siedem dzisiaj był. Także no fenomenalne trafy, no i zobaczmy co będzie dalej, bo może coś lepszego od Zidana. 87 podania, 82 strzały, to nie może być chyba już, no nie ma szans. Ale zobaczmy, bo to jest Brazylia. A to jakiś kaka Sokrates chyba. Kaka gol. Dwóch świetnych zawodników, jeżeli chodzi o technikę, natomiast no w takim przypadku oczywiście wybieramy Zidana. Zinedine Zidane, 94, matko woska. Nice, 5 na 5, no czyli jednak oddało, był Czech, a teraz w zwróconym icon piku Zinedine Zidane, jako kolejny Zinedine Zidane, warty 2 miliony końców. Tutaj mamy kolejnego icon pika za 17 słapów. Powiem jedno, tutaj był Okocha, tutaj był trafiony Okocha. Co będzie teraz? Zobaczmy. Okej, zaczynamy. Czy będzie Prime? Czy będzie Boom? Czy odda? Pierwszy Icon Pick był tragiczny, 17 słapów poświęcone. Teraz można powiedzieć, że dostaliśmy jakby za 34 słapy. I początek jest obiecujący. 89 podań. 82 strzały. Dziewiątka z przodu. A tu chyba jakiś Del Piero. Nie, HP, o jest. HP Obadzi, okej. No nie, no to nie może być spektakularne. Traf niestety. No dobra, no to w drugim. 88 podania. 81 fizyczność. 85 strzały. Wszystko 80 plus. Wszystko 80 plus. O jest. Steven Gerrard. W tym przypadku nie oddało, a poprzednio tutaj... Ojejka, no to Baggio będzie na przepałę. 5 gwiazdek sztuczek. 4 gwiazdki słabszy, ale czy to jest Baggio Prime? Tutaj Prime nie poleciał, więc no... unlucky, niestety. Niech leci, żadnych w ciemno. Co ma być, to będzie. I w środku mamy... O kurwa. Ten Rooney jest super, ale... Pytanie, czy jest wymienny. Tutaj musimy dostać... Bo jak nie, no to wiadomo, Alessandro Del Piero, tak? Ale Del Piero, czyli to oznacza, że Rooney jest niewymienny. No dobra, bierzemy Del Piero. Alessandro Del Piero jak najbardziej koksu. To nie podlega dyskusji. 4 na 5. Del Piero, wartość w okolicach 400 tysięcy końców. No dobra, moi drodzy. Szybka akcja. 3, 2, 1, 0 i zobaczmy, jakie icon piki lecą. Zobaczmy. Laurent Blanc. O kurde. O Jezu. Lam, Cannavaro. Na pewno nie Cannavaro. Laurent Blanc albo Lam. Jeju. Dobra, wybieramy. Filip Lam. 89, okej. Okay. Nice. Ten Lam 800 koła warty gdzieś, więc spoko. Jak się wkomponuje. O kurwa. No to za Kante. Nice, ale tu Hulic jest ciekawe, czy Hulic jest niewymienny z tym. Kolejny icon pick, jeden z trzech. Niech się dzieje. Hadzi, Zambrotta, Jezus mały. SBC podczas Toty zostało obniżone. Jeżeli chodzi o drop, został obniżony. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszy odcinek w ogóle, jak wyszły to SBC. Przecież tam leciał Nazario, tam leciał Pele, tam leciał Maradona, a teraz, jak już jest Toty i ludzie mają pełno wysoko overallowych kart, to i jej obniżyło drop. I nie mówcie mi, że jej nie ma na to wpływu. Ma na to wpływ, bo z tego SBC nic nie leci. Zambrotta. Dobra, wybieramy Zambrotta. Ile on będzie warty? Z 200? No, lekko. Dobra, to leci, proszę Państwa, kolejny icon pick. I zobaczmy.
I zobaczmy, już myślałem, że będzie jakiś spoiler. Tak niebezpiecznie się to otworzyło, ale nie ma. No to zobaczmy. Pierwszy ikon PIK 7280. O kurczę. 88 strzał, to jeszcze można uratować. Jeszcze to można uratować. Jest tu Holandia, chyba Robin van Persie. Wszystko na to wskazuje według mnie. Czy to będzie Robin van Persie, Van Nistelrooy? No niestety. Niestety nie. Niestety to nie będzie Van Persie. No dobrze. O kurde. Chwyć za brzuszek. I brzuszek ma oddać podobno. Tak napisał Kłondyzio. O, i faktycznie 87 podania. Okej, okay, to chyba 77 strzał. Co to może być w ogóle? Jakiś Pirlo? Nie, ojo, ojo, jest. Dobra, Deco czy kto? Deco, matko boska, brzuszek nie oddał. Dwa tragiczne icon piki. 8-5 podania. 8-5 strzały. To musi być jakiś ofensywny zawodnik, żeby była dziewiątka z przodu tempa. O jest, o jest. Dennis Bergkamp. No to w takim przypadku Van Nistelrooya trzeba brać i Ruud Van Nistelrooy 90. Niestety. No ile taki Van Nistelrooy kosztuje? 130 tysięcy? Co jest? Okej. Okay. No dobra, dobra. Jest jednak tańszy, około 100 tysięcy.